Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Jest to projekt uchwały w trybie dwóch czytań, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Podgórze, wzgórze Lasoty. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1520. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Kolejny plan to projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Podgórze, wzgórze Lasoty. Opracowywany przez Biuro Planowania Przestrzennego, powierzchnia to 24,5 hektara. Obszar zgodnie z załącznikiem graficznym, który jest wyświetlony. Przystąpienie do opracowania tego planu nastąpiło w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miasta Krakowa 28 września 2011 roku. Cel planu, to jaki określono, to uporządkowanie i ochrona obszaru o wysokich wartościach historycznych i kulturowych. Ponadto zachowanie wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie atrakcyjności Starego Podgórza. Projekt został sporządzony zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został zaopiniowany i uzgodniony z właściwymi organami. Pierwsze wyłożenie projektu planu miało miejsce pomiędzy 7 marca a 5 kwietnia bieżącego roku. Złożono wówczas 12 pism składających się z 86 podpunktów stanowiących uwagi, z czego prezydent 20 uwag uwzględnił, 66 uwag nie uwzględnił. W związku z uwzględnieniem uwag zaistniała konieczność ponowienia procedury planistycznej, to jest wprowadzenia zmian w projekcie planu, uzyskania ponownych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenia ponownego wyłożenia części projektu planu do publicznego wglądu. Drugie wyłożenie części projektu planu odbyło się pomiędzy 29 lipca a 27 sierpnia bieżącego roku. Złożono wówczas 3 pisma składające się z 5 podpunktów stanowiących uwagi. Uwagi nie zostały uwzględnione przez prezydenta. Nieuwzględnione przez prezydenta uwagi zostały przekazane Radzie Miasta Krakowa jako załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia tego planu. W załączniku tym zawarto propozycję indywidualnego sposobu rozpatrzenia każdej z 71 uwag. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa, również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Pragnę poinformować, że projektantka planu jest do Państwa dyspozycji w przypadku konieczności udzielania odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Tutaj nie mamy opinii komisji, natomiast czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Prezentacja klubu radnych? Nie widzę. Otwieram na tym dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w punkcie procedowanej uchwały według druku nr 1520? Bardzo proszę. Nie widzę, a zatem dopuszczam do głosu spoza Rady panią Anną Romańską Zapała. Bardzo proszę. Przypominam o dyscyplinie czasowej. 3 minuty. Dziękuję. Dziękuję szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja bardzo krótko postaram się swoją sprawę przedstawić. Jestem właścicielem poddaszy przy ulicy Stawarza 6 i moja uwaga będzie dotyczyć projektu planu druk 1520, paragraf konkretnie 30. Dla tej nieruchomości wprowadza w tym paragrafie, w kolejnych ustępach wprowadzony jest zakaz zmiany bryły budynku, co uniemożliwia budowy planowanej przeze mnie lukarni oraz poszerzenia istniejącej lukarni. W ustępie 5 tegoż paragrafu do grupy budynków zabytkowych, to znaczy przy ulicy Stawarza 2 oraz 4, dołączono nasz budynek przy ulicy Stawarza 6, który nie jest zabytkiem. Skutkuje to wprowadzenie bardzo rygorystycznym zapisem. W tej samej części planu, to znaczy zapis ZPM 2, właścicielom trzech budynków
to znaczy ulica Stawarza 8, 8A oraz 10, umożliwiono budowę dachu o nachyleniu 40 stopni, co oznacza kolejna kondygnacja, bo to poddasze. Ponadto posiadam opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która pozwala na budowę wspomnianej lukarny oraz poszerzenie istniejącej lukarny. I jeszcze jedno słowo tylko do studium. Ten teren został jakby zaliczony jako teren zieleni urządzonej, towarzyszący obiektom budowlanym. Taki sam jest dla każdego z obiektów z obszaru ZPM2. A więc mam taką prośbę. Tu jest moim zdaniem pewna niespójność w treści projektu. To znaczy są pewne nieruchomości, które są grupowane i akurat moja nieszczęśliwie znalazła się w grupie zabytków. I mam taką prośbę o stosowną poprawkę, jeśli to możliwe oczywiście. No ja zdaję sobie sprawę, że jest studium, że są kolejne plany, że jest pewien harmonogram, natomiast reprezentuję chyba jestem pojedynczą osobą z taką małą sprawą. Niemniej mam nadzieję, że Państwo w jakiś sposób rozpatrzycie moją prośbę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy projektodawcy ustosunkują się do zabranego głosu? Zapraszam. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Chciałabym tylko krótko jakby tutaj Państwa poinformować, że Pani właścicielka właśnie tej nieruchomości nie uczestniczyła w procedurze planistycznej sporządzanego planu miejscowego. Dopiero jakby swoje pisma i uwagi do planu kierowała w momencie, kiedy jakby już tutaj prezydent nie mógł wprowadzić żadnych poprawek, ani też nie mógł ustosunkować się w formie rozpatrzenia uwagi do planu. Ta nieruchomość, którą Państwo widzicie obecnie na zdjęciu, jest zlokalizowana w terenie, który przeznaczony jest w studium pod teren zieleni. No, w związku z powyższym nie było innej możliwości zapisu tego planu, tylko właśnie te budynki, które są zlokalizowane właśnie w tej pierzeni, są przeznaczone na teren zieleni urządzonej wraz z obiektami istniejącymi budowlanymi. W związku z powyższym jakby inne przeznaczenie w tym momencie nie jest możliwe, gdyż plan miejscowy sporządza się zgodnie z ustaleniami studium. Druga sprawa. Plan miejscowy jest sporządzany również w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Akurat dla tej nieruchomości wytyczne konserwatorskie były takiej treści, aby gabaryty tego obiektu zostały utrzymane. W związku z powyższym to ma oczywiście odzwierciedlenie w ustaleniach planu miejscowego. Myślę, że to chyba tyle pokrótce. Jeśli Państwo będą chcieli jeszcze więcej, to będę jeszcze udzielać informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały według druku nr 1520 wraz z załącznikami, w tym załącznikiem nr 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. I zgodnie z paragrafem 36 ustęp 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczny termin wprowadzenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.